Państwo, szanowni goście, członkowie zespołów artystycznych, mieszkańcy gminy Konstantynów. To już po raz 22 spotykamy się w tym uroczym miejscu, aby odpocząć, aby się zabawić i mile spędzić niedzielne popołudnie i wieczór. Dzisiejszy dzień bogaty w atrakcje. Już o godzinie 9:30 podczas mszy świętej obecny wśród nas ksiądz wikariusz modlił się w intencji naszego święta. Bardzo gorąco za to dziękuję. Za chwilę wyróżnimy zwycięzców zawodów wędkarskich, które się odbyły na zbiorniku w Zakanalu. Po części tej oficjalnej rozpoczną się występy naszych zespołów reprezentujących Gminne Centrum Kultury. Około godziny 19:00 swoje możliwości zaprezentuje zespół Black Orange i myślę, że o 20:00 wszyscy na tą godzinę czekają, wystąpi zespół Miły Pan. A powiem dlaczego Miły Pan? Bo Miły Pan został wyłoniony w drodze głosowania na Facebooku i mieszkańcy, młodzi ludzie, goście zdecydowali, że dobrze by było, aby w Konstantynowie wystąpił ten zespół. Wszystkim, którzy głosowali, bardzo gorąco dziękuję. I na zakończenie oczywiście odbędzie się dyskoteka, która będzie trwała do godziny 1:00 w dniu jutrzejszym. Swoje atrakcje również mają dzieci, jest Wesołe Miasteczko, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tradycyjnie jak co roku przeprowadzi konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w rolnictwie. Dzisiaj bardzo gorąco witamy Powiatowy Urząd Pracy, który przedkłada swoją ofertę osobom bezrobotnym i cieszymy się, bo z ust pana dyrektora przed spotkaniem usłyszeliśmy, że liczba bezrobotnych w powiecie zmniejszyła się o ponad 1500. Bardzo dobrze, że ludzie mają pracę, że poszukują pracy, ale też, drodzy Państwo, przedsiębiorcy też poszukują pracowników. Park Krajobrazowy prezentuje swoje osiągnięcia. Widzimy w strojach Bractwo Kurkowe, które też może udzielić informacji, jak funkcjonuje, jakie jest jego działanie i myślę, że warto takie pytania zadawać, bo wyróżniają się wśród nas. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji twórców, skorzystania z innych atrakcji. Ofertę swoją przedstawia Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, warsztaty terapii zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Konstantynowa. Dom Pomocy Społecznej też prezentuje pracę swoich mieszkańców. No i oczywiście ci, którzy lubią ceramikę i oczywiście lubią taką dziecinną, fajną książkę, zapraszamy do stanowiska pani Magdy. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nie przytomnie, jak zapalniczka płomień, jak suka studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak. Panie Wójcie, Szanowne Państwo, Panie Konsulu, kochani mieszkańcy gminy Konstantynów. Tak jak Pan Wójt powiedział, to jest po raz 22 się spotykamy. W tym roku jest pogoda akurat w sam raz. Nie trzeba się chować pod ani parasolek, ani pod drzewami, bo to było w tamtym roku, trzy lata temu, było tak gorąco, że nie dało się wytrzymać. Widocznie, że Pan Wójt ma jakieś koneksje, dobre koneksje i zamówił pogodę. Panie Wójcie, gratuluję sukcesów w gminie. Cieszę się bardzo z takiego rozwoju, jaki ta gmina z roku na rok jest widoczny. Akurat jako sąsiad to widzę to na co dzień. Jeżdżę po tych drogach kiedyś, jakie były, a teraz. Życzę panie wójcie dalszych sukcesów. No i mam nadzieję, że w przyszłych dotacjach, przydziałach finansowych, żeby gmina Konstantynów miała jeszcze lepiej i jeszcze lepiej. A więc wszystkiego dobrego
przyjemnej zabawy i do zobaczenia. Panie konsulu, panie pośle, szanowni państwo, drodzy samorządowcy i wszyscy zaproszeni goście wedle dystynkcji i zaszczytnie pełnionych funkcji. Panie wójcie, gospodarzu dzisiejszego wydarzenia, ja reprezentuję i mam tę przyjemność reprezentować pana marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, który ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki nie mógł przybyć na to dzisiejsze wydarzenie, ale delegował mnie i myślę, że będę z honorem i z tego miejsca to czynił. Chciałbym przekazać w imieniu pana marszałka, panu wójtowi, pani dyrektor, państwu, mieszkańcom gminy Konstantynów najserdeczniejsze życzenia. Widać, że gmina bardzo prężnie się rozwija. Widać, że też otrzymuje wsparcie i dotacje rządowe. A nie ma lepszej promocji, szanowni państwo, od tego, kiedy czujemy, że ta lokalna społeczność potrafi się integrować, potrafi ze sobą się spotykać poprzez właśnie takiego rodzaju wydarzenia jak Dni Gminy Konstantynów i tej wspaniałej, przepięknej miejscowości. Jeszcze raz z tego miejsca gratuluję organizatorom, gratuluję uczestnikom, gratuluję sponsorom, gratuluję wszystkim wystawcom, instytucjom kultury, że uczestniczą w tym dzisiejszym wydarzeniu i życzę miłego świętowania. Dziękuję bardzo. Ja i ty swój znajdziemy dom, tę wielką moc, gdy zamkniesz drzwi. Ty wiesz, wiem ja. Ty wiesz, wiem ja. Jesienią złotną pamięć mam ulotną, gdy się aura stała szpetna, nikt do ucha już nie szepta. Nasz zalatany świat z 70 lat, niewiele czasu sam dla siebie. Tych lat nie odda nikt, gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty, gdy słowa tłumił
żal, gdy oczyście miał mnie, gdy drażnił muzyki dzień i nocy, tak uśmiech. Tych lat straconych lat nie odda nam już nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych bar i tych wiosennych burz, gdy gwiazdki na drzewach, gdy wiruje złoty kurz. Płoną góry, płoną lasy, nim je zgasi zmierzch. Znowu minie noc, znowu minie dzień. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi zwierzeń twych, ciszy twego snu. Nadziei, światełko na mierze i co drogę wskażą we mgle. A śpiewał sobie tak: wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Co mi Panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Witamy wszystkim. Jestem Abi z Indii. Mam Polce za 5,5 lat. I tyle.
Obi-Wan Kenobi, yes, exactly. If you like Star Wars, then yes. I hope you like what we do. I hope you like what we sing. If you like it, just clap your hands and let's take it further. Thank you very much. Let's do it. This one's called Plush. Time's a ways to go. So where are you going to tomorrow? And I feel that these are lies to come. So won't you even care? And I'm feeling. Zapraszamy serdecznie na scenę gwiazdę, na którą wszyscy czekamy. Miły pan, chodź do nas. Witajcie kochani, najmilsi i najcudowniejsi. To co wspólnie przeżyjemy za moment, to coś czego nie doświadczycie na żadnym innym koncercie. Tylko on, tylko tutaj, tylko dla was odstawi niezapomniane przedstawienie. Zwykły chłopak rodem z warszawskich ulic, który swoim uporem oraz zawziętością dotarł tutaj, do was na scenę. Ja was w ogóle nie słyszałem, proszę.